Głodówka to miejsce przy drodze prowadzącej z Bukowiny Tatrzańskiej do przejścia granicznego na Łysej Polanie lub na Palenicę Białczańską, skąd dalej można kontynuować wycieczkę nad Morskie Oko. Tego miejsca nie trzeba zresztą reklamować. Panorama, jaka się stąd roztacza, jest rozległa i robi piorunujące wrażenie. Zacznę omawianie od wschodu, a ściślej mówiąc od Tatr Bielskich. Widoczny jest jedynie najbardziej zachodni fragment tego masywu. Murań, Nowy Wierch i najwyższy w całym paśmie Hawrań, o wysokości 2152 metry nad poziomem morza. Na prawo od Tatr Bielskich mamy szczyty Tatr Wysokich. Mały Kierzmarski Szczyt, Kierzmarski Szczyt, fragment Grani Wideł, Kołowy Szczyt, Durny Szczyt, Baranie Rogi, Śnieżny Szczyt oraz majestatyczną sylwetkę Lodowego Szczytu. Na prawo od Lodowego Szczytu w głównej grani Tatr widzimy Ostry Szczyt, Jaworową Przełęcz, Jaworowy Szczyt, Mały Jaworowy Szczyt. Bardziej na prawo grań główną zasłania masyw Szerokiej Jaworzyńskiej. Masyw sam w sobie jest ciekawy z punktu widzenia geologicznego. W większości zbudowany jest ze skał węglanowych. Jedynie na wierzchołkach, m.in. Szerokiej Jaworzyńskiej, znajduje się tzw. czapka krystaliczna. Krótko mówiąc, skały starsze leżą na skałach młodszych. W masywie Szerokiej Jaworzyńskiej, a ściślej mówiąc Chorwackiego Wierchu, znajduje się najdłuższa tatrzańska jaskinia, Cień Księżyca, o długości odkrytych korytarzy 34 km. Jaskinia została odkryta 26 czerwca 2004 roku przez Igora Papa i Branisława Schmidta ze Speleoklubu Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Na prawo od Szerokiej Jaworzyńskiej nad spis Michałową Czubą widoczny jest Gerlach. Najwyższy szczyt Tatr o wysokości 2655 metrów nad poziomem morza, a następnie leżące w grani głównej Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt i Zmarzły Szczyt. Dalej mamy Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt i Ganek. Również w grani głównej znajdują się Wysoka i Rycy. Jeszcze bardziej na zachód widoczne są Mięguszowieckie Szczyty, wznoszące się nad Morskim Okiem, czarny i pośredni Mięguszowiecki Szczyt, między którymi jest Przełęcz pod Chłopkiem, a następnie Wielki Mięguszowiecki Szczyt i wreszcie Cubryna. Bliżej mnie znajduje się masyw Wołoszynów i Koszystej, otaczającej Dolinę Waksmuncką. Poniżej Wołoszynów widoczna jest Rusinowa Polana. Na prawo od Koszystej granie nakładają się na siebie. Uważny obserwator dopatrzy się jednak wierzchołków Żółtej Turni oraz Świnicy, za którą znajdują się pośrednia i skrajna Turnia. Za skrajną Turnią świetnie widoczne jest z tego miejsca szerokie siodło Przełęczy Liliowe, oddzielającej Tatry Wysokie od Tatr Zachodnich. Na zachód od Liliowego jest Beskid, Kasprowy Wierch oraz najwybitniejszy w tej części panoramy masyw Czerwonych Wierchów z Kopą Konradzką oraz Małą Łączniakiem. Od tej pierwszej boczna grań odbiega na północ w kierunku Giewontu, którego imponująca północna ściana opada ku Zakopanemu. Na prawo od Giewontu spośród licznych wierzchołków Tatr Zachodnich na uwagę zasługują Kominiarski Wierch, Bobrowiec oraz zamykająca tradycyjnie horyzont na zachodzie Osobita. Dziękuję za uwagę.